Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę porozmawiać o narzekaniu. O tej najpopularniejszej wśród zapewne Twoich znajomych, Twoich przyjaciół, Twojej rodziny właśnie czynności, którą oni tak lubią cały czas wykonywać. Być może Ty też jesteś osobą, która jest wielbicielem narzekania. Jeśli chcesz coś z tym zrobić, zapraszam Cię do zobaczenia, oglądnięcia tego filmu. Zaczynajmy! No właśnie, narzekanie. Narzekanie, skąd się bierze? Już na naszym kanale możesz znaleźć kilka filmów, które właśnie dotyczą tej przypadłości. Między innymi prowadziliśmy nawet tego typu event Tydzień bez narzekania. Czyli wyzwanie, kto potrafi całkowicie bez narzekania przeżyć tydzień. Natomiast dzisiaj, bo zauważyłem, że wiele osób się nie zdarzyło, którym to się udało, dzisiaj chciałbym przed Tobą postawić na sam początek pewne wyzwanie. Wyzwanie, żebyś nie narzekał czy nie narzekała przez jeden dzień. Jeden, jedyny dzień, dzisiejszy, zaraz po zobaczeniu tego wideo, nawet nie musi to być cały dzień. Wystarczy, że to będzie czas po prostu do północy czy do momentu, kiedy położysz się spać po zobaczeniu tego filmu, kiedy nie będziesz narzekać. I dotyczy to zarówno tego, jak myślisz, jak i tego, jak mówisz coś do innych ludzi. Bo narzekanie nie tylko jest mówione, nie tylko jak jedziesz, stoisz w korku na przykład i ktoś blokuje ci drogę, ktoś zablokował i myślisz sobie, kurwa, jak jedziesz, to kurwa. Mówisz to na przykład i stresujesz w tym momencie wszystkich pasażerów, o czym zaraz powiem. Natomiast również dotyczy to narzekania w myślach. Kiedy jedziesz po prostu i myślisz sobie, nie wypowiadasz tego zupełnie, ale myślisz sobie, kurwa, co za idiota, co za debil, nie? Myślisz sobie po prostu w swoich myślach w ten sposób. Dlaczego chcecie do tego nakłonić, żeby spróbować jeden dzień i dlaczego to jest takie trudne? Ponieważ no, to nie jest tak, że my jako Polacy mamy taką przypadłość. Mają to różne kultury, różne społeczeństwa. Ja zauważyłem na przykład, że wśród Amerykanów jest to niezmiernie popularne. Nawet szczerze mówiąc, Amerykanie bardziej narzekają niż Polacy. Dlaczego narzekanie tak strasznie rujnuje Twoje życie? Przede wszystkim skupiasz się cały czas na negatywach. Skupiasz się cały czas na rzeczach, których w Twoim życiu brakuje. Skupiasz się cały czas na rzeczach, które są złe. Co sprawia później, że tych rzeczy tworzy się więcej w Twoim życiu. No jest ta zasada, że o czym myślimy, to pojawia się w naszym życiu. Oczywiście to nie działa tak prosto, bo to działa ok. O czym myślimy i później zadziałamy w tym kierunku, to wtedy pojawi się to w naszym życiu. To jest właśnie błąd filmu Sekret, którego nikt tam nie powiedział, że samo myślenie nie wystarczy. Natomiast samo myślenie jest tutaj niezbędnym czynnikiem i samo myślenie oczywiście ma niesamowity wpływ na to, jak wygląda Twoje życie. Ponieważ jak wygląda Twoje życie i kto nim dowodzi? Przecież całe centrum dowodzenia jest tutaj. Ono jest w Twojej głowie i skoro w Twojej głowie będą jakieś rzeczy zakorzenione właśnie złe, negatywne, skoro w Twojej głowie cały czas będą właśnie te przechodzić myśli, które skupiają się na tym, co jest nie tak, co jest źle, co inni ludzie źle zrobili, co Ty źle zrobiłeś czy zrobiłaś, to poza naturalnymi reakcjami, że wydzielają się pewne substancje w Twoim mózgu, substancje negatywne powodujące stres, to również no po prostu nie masz czasu wtedy, żeby zacząć kreatywnie myśleć o swoim życiu i twoje centrum dowodzenia jest mniej więcej centrum dowodzenia kraju, który czuje, że wszyscy go dookoła atakują. No jak wtedy można istnieć? Nie można wtedy funkcjonować dobrze. Więc ja bym cię chciał gorąco namówić właśnie do tego, żeby spróbować przeżyć ten jeden dzień. Dlaczego? Ponieważ nie tylko wpłynie to na twoje życie i na to właśnie w jaki sposób, jaka jest jakość tego twojego życia, ale wpłynie również to na jakość życia twoich bliskich. Ponieważ jeśli ty narzekasz, to nie tylko wpływa to właśnie na to, że ty się czujesz źle, nie tylko negatywnie wpływa to na twoje życie, ale również wpływa to negatywnie na życie twoich bliskich. Co więcej, powodujesz w ich życiu stres. A stres doprowadza do śmierci. Więc chciałbym, żebyś zdawał sobie, czy zdawała sprawę, że każdy jeden moment narzekania, w którym mówisz, że ktoś coś spieprzył, że głupi korek, głupi ludzie, że partie polityczne, że ktoś ci tam w pracy dogryzł i tak dalej, zarówno wypowiadane słownie, jak i w myślach, skraca twoje życie. To jest zawsze jakiś czas, który po prostu sobie sam zabierasz. Ale nie tylko twoje życie. Pomyśl również o swoich bliskich. Za każdym razem, kiedy narzekasz w towarzystwie swoich bliskich, skracasz również ich życie. Ponieważ powoduje to niesamowity stres u nich. Więc odbierasz ten właśnie, tą radość życia, ale w ogóle odbierasz czas życia, skracasz życie swoje i swoich bliskich, swoich dzieci, swojej żony czy swojego męża. Odbierasz im cenne minuty, godziny, dni życia. Jak się z tym czujesz? Za każdym razem, kiedy będziesz narzekać w ich obecności, wiedz, że powodujesz w nich stres
i wiedz, że odbierasz im życie. A jeśli nie wiesz, ile to jest warte, to jakbym cię zapytał, za ile sprzedasz mi godzinę swojego życia? Ostatnio właśnie rozmawiałem na ten temat z Maćkiem Dudką i jakbym cię zapytał, za ile sprzedałbyś mi, jakbym cię zapytał? Na przykład powiedzmy, że jestem chory nieuleczalnie i chcę odkupić od ciebie kilka godzin życia. Na ile wycenisz godziny swojego życia? Na ile byś sprzedał? Tak jak było w firmie Limitless, bardzo polecam, czy przepraszam, Timeless. Tam chyba grał Justin Timberlake czy ktoś taki. Właśnie tam ludzie mieli ograniczony czas życia, mieli tutaj takie czytniki. Niech ktoś w komentarzach napisze, jak pamięta tytuł tego filmu. Natomiast właśnie zastanów się, masz godzinę życia i masz mi ją sprzedać. Za ile? Ile to będzie? 50 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł, a może stwierdzić, że to jest bezcenne i za cholerę byś tego nigdy nikomu nie oddał, nawet jakbyś nie miał co jeść, to byś nie oddał tej godziny. No więc na tej samej zasadzie działa, kiedy narzekasz. Narzekając, odbierasz nie tylko sobie czas, ale również swoim bliskim. Wpływasz negatywnie na ich życie, ponieważ wprowadzasz stres, niepotrzebny zupełnie. No i odbierasz im też te dobre chwile, które mogliby przeżyć bez słuchania twojego ględzenia cały czas o tym, co jest dookoła ciebie nie tak, jakbyś chciał, czy jakbyś chciała. No więc na koniec nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko zaprosić cię do subskrybowania naszego kanału tutaj na YouTubie. Możesz również przerobić sobie za darmo 3 dni wyzwania 90 dni. Tutaj masz guzik, w którym chciałbym, żebyś właśnie go kliknął, ponieważ odbierzesz zaproszenie na darmowe szkolenie, które poprowadzę już w najbliższą niedzielę i właśnie będę rozbijać tego typu tematy. No a mi nie pozostaje nic więcej już, niż tylko powiedzieć ci na dzisiejszy cały dzień, na cały tydzień i na cały miesiąc, miej dzisiaj wspaniały dzień!